W Green Canon stylowo dziś znów tematyka kosmetyczna i podsumowanie ulubionych kosmetyków z roku 2017, tym razem ekologicznych. W studiu nam tak pięknie pachnie, że żałuję jedynie, że nie mogę Wam tego zapachu podesłać. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Kiedy kilka miesięcy temu ogłosiłam na Instagramie, że mam ochotę sięgnąć po kosmetyki ekologiczne i poprosiłam Was o pomoc i o podpowiedzi, po jakie marki warto sięgnąć, odzew był niesamowicie ogromny. Okazuje się bowiem, że Polki bardzo chętnie sięgają właśnie po kosmetyki ekologiczne i bardzo dużo z tych kosmetyków rzeczywiście ja wypróbowałam. Te kosmetyki, o których dzisiaj opowiem, jakby podsumuję ten 2017 rok, to będą te produkty, które na mojej skórze sprawdziły się najlepiej, które bardzo dobrze mi służyły i w których się na tyle rozkochałam, że używam ich cały czas i dokupuję po prostu kolejne egzemplarze po skończeniu. Podzieliłam te kosmetyki, wszystkie będą dotyczyły pielęgnacji, jedne twarzy, drugie generalnie ciała i zacznę może od pielęgnacji twarzy, a dokładnie od olejku. W filmie, w którym z Agnieszką Mielczarek rozmawiałyśmy o tym, jak dbać o skórę po 40 roku życia, ten film w tej chwili widzicie w prawym górnym rogu, możecie sobie kliknąć w niego, ewentualnie tam na dole też będzie w linkach. Mówiłyśmy z Agnieszką o tym, że codziennie mamy obydwie taki rytuał wieczorny, w którym masujemy twarz właśnie przed pójściem spać i masujemy twarz olejkami. Pod spodem nawet pojawił się komentarz, że olejki są tylko do skór suchych, a skóry ze skórą, z cerami mieszanymi tudzież tłustymi nie mogą olejków używać. Chciałabym zdementować, słuchajcie, takie informacje. Nieprawda. Dobry olejek, tak jak olejek z mydłostacji, olejek z marakui, to będzie olejek, który każdej cerze będzie służył pod warunkiem, że nie będziemy go używały nadmiernie, na przykład dużo, bądź za często, bądź w takich partiach, które gdzieś, no nie wiem, nie służą właśnie olejowaniu, typu broda czy czoło. Ja bardzo chętnie olejki używam na przykład pod partię tutaj oczu. I właśnie taki delikatny masaż sobie gdzieś tam tymi olejami co któryś dzień, latem, kiedy jest sucho na przykład, albo zimą, kiedy kaloryfery właśnie mocno pracują, to nawet codziennie. Czyli mamy mydłostacja, olej z marakui, bardzo, bardzo Wam go polecam, jest delikatny, właśnie taki jak mgiełka, bardzo fajnie się wchłania, no i ma dobroczynne działanie na skórę. Ostatnio byłam właśnie u swojej kosmetyczki, ona mnie spytała wprost, co ja takiego robię, że właśnie moja skóra jest tak świetnie nawilżona, odżywiona. Dostałam informację, że mam stan skóry 10 lat w dół, aniżeli wiek, który mam, także bardzo fajnie ucieszyłam się. A ja po prostu właśnie, słuchajcie, stosuję oprócz takich typowych kremów przeciwzmarszczkowych, bo w odcinku o kosmetykach premium właśnie takie kremy Wam przedstawiałam, opowiadałam o nich. Link również macie pod spodem do tego filmu. Oprócz tych kremów używam oleje i używam różnego rodzaju serum, tak? Między innymi właśnie serum też pochodzące z naturalnych źródeł. Jest, słuchajcie, taka firma Yossi, której kilka produktów już sprawdziłam i używałam. I dzisiaj chcę Wam o dwóch właśnie powiedzieć, takich dedykowanych bardzo babeczkom po 30, po 40 roku życia, gdzie pojawiają nam już się zmarszczki mimiczne albo właśnie te związane z upływem czasu. I mamy pierwsze, Yossi rozświetlające serum do twarzy. Dzika róża, cyprys i geranium, no i witaminy C i E. Wszystkie opisy tych kosmetyków, na pewno już zauważyliście, że one są tutaj z boku, pojawiają Wam się nazwa, skład i takie najważniejsze informacje. To jest serum, którego ja też staram się dość często używać. Dosłownie 2-3 kropelki gdzieś tam właśnie w te strefy wcieram, no, które są narażone. U mnie głównie na zmarszczki mimiczne, bo dużo mówię, mam bardzo mimiczną twarz. No i właśnie wspomagam się tego typu serum właśnie. Drugi produkt, który właśnie też z Yossi polecę, to witaminowy koktajl pod oczy na noc. Sama nazwa wskazuje. No i co? Mamy witaminę A, witaminę E i witaminę C. Po prostu, słuchajcie, bomba witaminowa.
to jest produkt, którego nie można używać w nadmiarze, bo może, przynajmniej ja miałam takie doświadczenie, że jak któregoś razu go za dużo użyłam, może wywołać podrażnienia po prostu. Czyli też dosłownie dwie kropelki i delikatnie, takim delikatnym masażem sobie go używamy właśnie w tych strefach pod oczami. Mamy jeszcze jedną firmę, ASOA, no i ekstrakt, znaczy nie ekstrakt, serum, takie nawilżające, ale też antystarzeniowe właśnie. Baobab, dzika róża, takie słuchajcie składniki. Wszystkie kosmetyki, o których dzisiaj mówimy, to są kosmetyki ekologiczne, czyli pochodzące z upraw ekologicznych, bazujące tylko na naturalnych składnikach, na hydrolatach, na olejach. No takie, słuchajcie, dobroczynne jedzenie dla naszej skóry, które na pewno nie zaszkodzi. To serum również Wam polecam. Ja je stosuję sobie naprzemiennie, tak? Czyli w jednym czasie jedno, w drugim czasie drugie. Nie stosuję kremów tak, że ciągle używam jednego, tylko gdzieś tam zmuszam tą moją skórę do pracy i widzę, że rzeczywiście akurat na nią bardzo dobrze takie zmiany działają. Czyli opowiedzieliśmy już o serum. Jest jeszcze, słuchajcie, serum, które może nie ma takich silnych właściwości antystarzeniowych, ale bardzo, bardzo mocno nawilża. Serum firmy Kloshi. Bardzo fajne serum, leciutkie, wchłaniające się po prostu migiem, dosłownie w sekundach widać, jak ta skóra fajnie pije te wartości odżywcze. Tutaj z boku macie wszystkie składniki oraz właściwości, które no, to serum ma i co nam podarowuje w trakcie używania. Kloshi ma, słuchajcie, jeszcze bardzo fajne maseczki, które zabieram w podróż ze sobą często. Tak one sobie wyglądają. Ta akurat, którą tutaj mam, to jest maseczka detox i maseczka silnie nawilżająca z glinką czerwoną. Jak jeżdżę i gdzieś mam nagrania właśnie na przykład do Green Canyon na KWU i nocuję gdzieś w hotelach, to bardzo często właśnie tego typu produkty ze sobą wożę. Nie całe duże pojemniki, tylko właśnie takie wygodne w saszetkach maseczki, które można stosować. Te Wam rekomenduję, są genialne, naprawdę bardzo fajnie działają. I jeszcze słuchajcie, jeśli chodzi o twarz, taki produkt firmy, którą bardzo też polubiłam, Make Me Bio. Produkt, który się tajemniczo nazywa Receptura 173, sprężystość dla każdego rodzaju skóry. Bardzo fajny krem. Pomijam fakt, że pięknie pachnie i w ogóle ma super taką budyniową konsystencję. Bardzo miło się go nakłada i szybciutko też się wchłania. Ale ja zauważyłam właśnie po stosowaniu jego też fajne działanie też na skórę, że rzeczywiście po jakimś czasie stosowania tego kremu ewidentnie ta moja skóra właśnie stała się taka bardziej sprężysta. A jestem dość zawsze do takich obietnic producentów no, sceptycznie nastawiona, tak? Dopiero jak sama czegoś nie sprawdzę na sobie samej, nie wypowiadam się jakby i też z góry no, nie ufam takim obietnicom. Make Me Bio Receptura 173, bardzo fajny krem. I jeszcze jeden krem, który stosuję na noc. Krem też, który ma zadanie takiej trochę rewitalizacji skóry, dodania jej sprężystości. Krem marki Penome. Niedawno odkryłam tę firmę i zachwycona też nią jestem. Bardzo fajne produkty, bardzo bogate składnikowo, przejrzyste i klarowne, jeśli chodzi o składniki. To jest akurat seria jabłkowa, jeszcze inne produkty są z tej serii, seria na noc. Spójrzcie sobie, te wszystkie kremy z tyłu mają takie bardzo fajne piktogramy, które mówią nam, czy to jest krem na noc, czy jest do twarzy, czy do ciała, także nawet po tych samych piktogramach, jeżeli nie wiecie, do czego one służą, to można się domyśleć. Ten krem na bank zostanie na stałe ze mną, jest naprawdę no, taką fajną pigułą na noc właśnie, witaminową i myślę, że to będzie jeden z kremów, który latami ze mną będzie. A drugi jeszcze właśnie taki, który bardzo lubię, on tak się nazywa przewrotnie, korygujący krem pod oczy, krem od Mokosza, Mokosz firma, znana bardzo dziewczynom, które używają kosmetyki ekologiczne. To była pierwsza firma, którą w ogóle poleciliście mi wtedy, gdy pytałam na Instagramie właśnie o firmy ekologiczne.
Bardzo fajny, leciutki krem, właśnie taki szybko się wchłaniający, nawilżający, może być kremem codziennym. Jeśli jesteśmy jeszcze przy twarzy, bo jeszcze mi został jeden produkt, o którym chciałam Wam opowiedzieć, bo o maskach nic nie mówiliśmy. A ja generalnie maski bardzo lubię i dość często, znaczy może dość często za dużo powiedziane, ale staram się maski stosować. Make Me Bio wypuścił coś takiego jak kremowa maska do twarzy. Ona jest tak, mam wrażenie, właśnie z glinką, ma ciemny kolor. Po kilku minutach się ją zmywa, tak? Bo ona też głęboko bardzo odżywia skórę. Ma takie właściwości właśnie też nawilżające, sporo minerałów tam jest, bardzo lubię ją stosować i skóra tak jakby blasku po tej maseczce nabiera. Też ją rekomenduję Wam. I co? Mamy chyba twarz, słuchajcie, załatwioną. Przechodzimy do ciała, do dbania o ciało. Jak mówiłam wstępie Wam o zapachach, które nam się w studio roznoszą, to są, słuchajcie, zapachy właśnie, które wywołane są tymi kosmetykami właśnie do ciała głównie. Gdzieś bazujące właśnie na hydrolatach i zapachach, nie wiem, cytrusowych na przykład. Jest na przykład z mydłostacji peeling cukrowo-solny, czyli jakby połączenie cukru i soli mamy, który, słuchajcie, on tak obłędnie pachnie, że to jest zapach do zeżarcia po prostu. Nie wiem, jak inaczej mogłabym określić go. Cytrusowy, właśnie taki bardzo głęboko, gdzieś kojarzący się z wakacjami. Pomijam już oczywiście fakt, że ten peeling genialnie odświeża skórę. Ja go stosuję co drugi dzień, tak delikatnie masując jakby całe ciało przy prysznicu. Bardzo go polubiłam, bardzo, bardzo. To jest jeden z moich w ogóle ulubionych peelingów, jakie w ogóle kiedykolwiek miałam. Jeśli już jesteśmy przy ciele i przy peelingowaniu, no to wiadomo, że po peelingowaniu czymś fajnie byłoby się posmarować. I mam dwa takie ulubione produkty właśnie. Nie używam już właściwie balsamów do ciała takich z drogerii, tylko właśnie tylko te produkty, o których Wam powiem. Asoa egzotyczne mango, masło do ciała. Cudnie też. To jest, słuchajcie, też taki cytrusowy zapach, ale mam wrażenie, że taki bardziej delikatniejszy troszeczkę niż przy tym peelingu i gdzieś, słuchajcie, w nutę kwiatową uderzający. Niby, że mango, ale tak naprawdę oprócz owoców ja wyczuwam gdzieś tam jakąś delikatną taką nutę kwiatów. Najważniejsze, że przepięknie naprawdę nawilża i odżywia też skórę. Ja zwłaszcza zimą, nie wiem jak Wy macie, ale ja zimą się borykam po prostu z tym, że mam ciągle wysuszone ramiona tutaj, albo właśnie łydki, nogi generalnie, że jakby kaloryfery niestety mi nie służą. I te masła właśnie Asoa i teraz drugie masło Mokosz. To jest, słuchajcie, o zapachach Wam opowiadałam poprzednio, ale to jak to masło pachnie, masło do ciała o zapachu żurawiny. To jest, słuchajcie, po prostu poezja. Jeszcze nie znalazłam żadnej kobiety, której pokazywałam właśnie ten produkt, która by się nim po prostu nie zachwyciła. Zresztą myślę, że to jest chyba bestseller w ogóle firmy Mokosz i wcale się nie dziwię. Oprócz zapachu, ten produkt jeszcze ujął mnie tym, że on się po prostu prawie że rozpuszcza pod wpływem ciepła w dłoni. Pięknie się wchłania w skórę, naprawdę. Ona jest aksamitna po użyciu, wręcz powiedziałabym, że kojarzy mi się z ciałem dziecka małego. Taki właśnie bardzo aksamitny, fajny efekt jest. Także to bardzo polecam. I jeszcze jeden balsam, troszeczkę powiedziałabym, że bardziej nawilżający, jeśli chodzi o działanie, niż natłuszczający. Balsam Hagi i to jest balsam z hydrolatem pomarańczowym i olejem z pasiflory, czyli znów mamy, słuchajcie, zapach. Te produkty dedykowane do ciała mają właśnie taki mocny akcent aromaterapii. No i teraz w momencie, kiedy my zazwyczaj wieczorem, prawda, się smarujemy po jakimś prysznicu czy po kąpieli, właśnie używamy tych balsamów. Ja odkąd je poznałam w ogóle, te produkty właśnie naturalne, nie używam, tak jak Wam mówiłam, żadnych innych, bo dla mnie ten moment właśnie wieczoru, kiedy mogę się położyć spać z jakimś delikatnym zapachem w tle, no jest taki bardzo kojący i też myślę, że fajnie wpływa właśnie wieczorem na nasze samopoczucie. Ten balsam też bardzo ładnie pachnie, jest też bestsellerem właśnie w firmie. Nie dziwię się, on się w ogóle, słuchajcie, w sekundę wchłania, po prostu
w momencie, kiedy go nakładamy, praktycznie prawie że widać, jak skóra go chłonie, jak pije właśnie te wszystkie wartości odżywcze w balsamie zawarte. Bardzo fajny produkt, a drugi, który myślę, że ja częściej będę latem stosowała, teraz go sobie wzięłam, ale jakby delikatnie on jest z drobinkami złota, tak jakby jest świecący i szkoda mi tego efektu, żeby chować go gdzieś pod swetrami czy grubszymi bluzkami. Zostawię go na lato, kiedy będę chodziła z odkrytymi ramionami. Naturalny olejek do ciała z olejem chia i drobinkami złota. I słuchajcie, to jest olejek, który właśnie się... ja lubię produkty, które mają klasę w sobie, czyli coś robią, delikatnie się świecą, ale nie aż tak mocno, tak, że idzie ktoś i z daleka wygląda jak bombka świecąca. Ten produkt właśnie tak działa, że skóra jest jakby muśnięta słońcem, delikatnie właśnie rozświetlona tymi drobinkami, ale tak właśnie tak jak powinno być, do tego stopnia. Także też myślę, że to jest produkt wart polecenia, dla mnie nowość, bo go w tym roku właśnie odkryłam, tak jak i resztę tych kosmetyków ekologicznych. Ale jestem pewna, słuchajcie, że co roku będę dla Was właśnie z tej płaszczyzny naturalnych kosmetyków robiła takie podsumowania, bo ja na pewno przy tych kosmetykach na bank zostanę. Na koniec, słuchajcie, zostawiłam sobie bardzo ważną dla mnie rzecz. Też kiedyś na Instagramie już Wam mówiłam, że ja bardzo dbam, oprócz tego, że my kobiety dbamy o twarz, to powinnyśmy jeszcze dbać o dwie strefy jakby naszego ciała, o których zazwyczaj zapominamy. Czyli o szyję, której dużo z nas opuszcza jakby ten właśnie ten kawałek ciała, tylko dbając o buzię, dalej szyja i tylko nogi i ręce. A tak naprawdę starzeje się i szybko widać wiek po tutaj tej skórze na szyi, która jest bardzo delikatna i wiotka. No i po dłoniach. Mówi się często, że wiek kobiety pokazują jej dłonie, a nie twarz, bo no zwłaszcza dziś, kiedy jeszcze możemy sięgnąć po kosmetykę, po chirurgię w ogóle kosmetyczną, tak, po bardzo silne kremy właśnie, które gdzieś naprawdę nam pomagają o tą buzię dbać. Jeżeli nie dbamy o dłonie, to bardzo szybko będzie widać, ile mamy lat, albo właśnie, że te dłonie wręcz będą niekompatybilne z buzią. Ja staram się o dłonie bardzo dbać, codziennie kilka razy w ciągu dnia je gdzieś tam smaruję kremami. Teraz właśnie przerzuciłam się na te kremy ekologiczne, bo też widzę, jak bardzo fajnie nawilżają skórę dłoni. I ten krem, który tutaj mam, krem Penome, marki Penome, o którym wcześniej mówiłam, dlatego Wam polecam, bo on się na tyle szybko wchłania, że jednocześnie czyni skórę jakby taką bardziej sprężystą i nawilżoną. To naprawdę odczuwa się to dosłownie w momencie już posmarowania i nie zostawia takiego filtru tłustego, którego ja nie cierpię po prostu, że wcześniej jak miałam czasami kremy do rąk, posmarowało się właśnie dłonie nimi i długo, długo trzeba było czekać, zanim to się tak wchłonęło. Ten krem bazujący też na olejach, czyli taki no, skondensowanych olejach, bardzo odżywiających skórę dłoni, ma ten ogromny plus dla mnie, że się właśnie wchłania od razu praktycznie. No i oczywiście fajnie o te dłonie dba nasze. To są, słuchajcie, takie kosmetyki wybrane przeze mnie. Jak się domyślacie, to nie były wszystkie kosmetyki, których ja w tym roku używałam, testowałam, jeśli chodzi o kosmetyki naturalne, ekologiczne. Było ich znacznie więcej, ale nie wszystkie akurat były dobre dla mnie, tak, dla mojej cery. Te, o których dzisiaj mówiłam, to są te, których ja używam i Wam rekomenduję oraz te, które poleciłam moim koleżankom i ich zachwyt był dokładnie taki sam jak mój. Uznałam więc, że są na tyle bezpieczne i rzeczywiście mają na tyle no, sprawdzone już przez ileś kobiet działanie, że warto Wam o nich opowiedzieć. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, no to oczywiście poprosimy o łapki w górę i subskrypcję naszego kanału. Poniżej znajdziecie w linkach jeszcze inne odcinki, podsumowanie kosmetyczne 2017 w Greenkanu stylowo. Mówiliśmy o kosmetykach premium z perfumerii wyjątkowych. Mówiliśmy o kosmetykach ekologicznych i mówiliśmy o kosmetykach takich, które znajdziecie w drogeriach, czyli gdzieś tam ekonomicznych. Postarałam się podzielić to na wszystkie grupy, żeby dla każdego naszego widza były informacje, które mogą być Wam przydatne. Ja się na razie żegnam, ale nie na długo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!